68. turniej czterech skoczni, wygrany przez Dawida Kubackiego, był z pewnością jedną z największych sensacji w świecie skoków narciarskich w XXI wieku. Mało kto spodziewał się, że zawodnik prezentujący w danym sezonie bardzo przeciętną formę, będzie w stanie w tak krótkim czasie wznieść swoją dyspozycję na sam szczyt swoich umiejętności. Kibice skoków zdawali sobie jednak sprawę z potencjału polskiego skoczka i wielu miało świadomość, że stać go na dobry wynik. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się przed 6 laty, kiedy to mieliśmy do czynienia z jeszcze znacznie większą sensacją podczas turnieju czterech skoczni. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się dokładnie tej niesamowitej historii. Pierwsza część sezonu 2013-14 w skokach narciarskich należała głównie do dwóch zawodników, czyli Gregora Schlierenzauera i Kamila Stocha. Ostatnie zawody przed rozpoczęciem prestiżowego turnieju odbywały się jak zwykle w szwajcarskim Engelbergu. Nabierający rozpędu Kamil Stoch zajął tu pierwsze i drugie miejsce, po raz pierwszy w karierze zdobywając koszulkę lidera Pucharu Świata. Natomiast dla Schlierenzauera nie były to zbyt udane konkursy. Forma Austriaka stawała się coraz mniej równa, a w Engelbergu zajął dopiero 27 oraz 4 miejsce. Olbrzymią sensację podczas tych konkursów wywołał Jan Ziobro, który zupełnie niespodziewanie wygrał pierwszy konkurs, wyrównując przy okazji rekord skoczni, a następnego dnia stanął na najniższym stopniu podium. Niezwykle istotne i sensacyjne wydarzenia tego weekendu przysłoniły nieco inną zaskakującą sytuację, jaką był świetny występ młodego austriackiego skoczka Tomasa Dietharta. Zajął on w tych zawodach 4. i 6. miejsce. Mało kto widział w nim jednak postać, która mogłaby choćby zagrozić w walce o czołowe lokaty zbliżającego się turnieju. W kolejnym tygodniu nadszedł czas na pierwsze turniejowe zawody na skoczni w Oberstdorfie. Zwycięzcą tego konkursu został dosyć niestabilny Simon Amann. Turniej był jego najważniejszym celem na ten sezon, ponieważ był on jedynym niezdobytym przez niego trofeum. Drugie miejsce zajął Anders Bardal, natomiast na 3. stopniu podium stanął ex aequo Peter Preutz oraz Tomasz Dietharth. Młody Austriak tym razem został już zauważony przez wszystkich, a swoim bardzo dobrym wynikiem potwierdził, że jego występ w Engelbergu nie był przypadkiem. Prawdziwą sensację 21-letni Dietharth wywołał jednak dopiero podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W pierwszej serii jako jedyny przekroczył granicę 140 metrów, lądując metr dalej. Pierwsza seria przyniosła mu pewne prowadzenie. W drugiej kolejce skoczył tylko pół metra krócej, przy czym po raz kolejny nikomu innemu nie udało się przekroczyć 140 metrów. Austriak zwyciężył z przewagą ponad 10 punktów nad drugim Tomasem Morgensternem i 3. Simonem Ammannem, dzięki czemu został liderem turnieju. Nadeszła kolej na austriacką część cyklu. Konkurs w Innsbrucku przyniósł niestety ogromną wietrzną loterię. Wiatr zupełnie wypaczył wyniki jednoseryjnych zawodów. Zwycięstwo odniósł Anssi Koivuranta, co było jednocześnie ostatnią wygraną Fina w zawodach Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął Simon Amann, a 3. był Kamil Stoch. Tomasz Dietharth zajął 5. miejsce z niewielkimi stratami do czołówki, co pozwoliło mu utrzymać pozycję lidera turnieju, jednak ze stosunkowo niewielką przewagą nad Morgensternem i Ammannem. Finał cyklu zapowiadał się wyjątkowo emocjonująco. Nadszedł czas na najważniejszy moment w całym turnieju czterech skoczni, czyli kończącego zawody w Bischofshofen. Po pierwszej serii Dietharth znalazł się na prowadzeniu o zaledwie 0,2 punktu przed Peterem Preutzem. Najważniejsze było jednak prowadzenie przed 3. Morgensternem i 4. Ammannem, którzy mieli już do niego większe straty, choć wciąż nie pozostawali bez szans. W drugiej kolejce Simon Amann poszybował na odległość 137 metrów, po czym objął prowadzenie. Następnie Tomasz Morgenstern zawiesił poprzeczkę naprawdę wysoko, lądując na 142 metrze i z dużą przewagą wyprzedzając Ammana. Kolejny na starcie Peter Preutz uzyskał w swojej próbie 138,5 metra, co pozwoliło mu na wyprzedzenie Morgensterna dzięki dużej zaliczce z pierwszej serii. Na górze pozostał już tylko Tomasz Dietharth, który stanął przed ogromną szansą na odniesienie życiowego sukcesu. Młody Austriak w swojej najważniejszej turniejowej próbie zachował zimną krew i skoczył na odległość 140 metrów, co dało mu zwycięstwo w samym konkursie oraz, co najważniejsze, w całym 62. turnieju czterech skoczni.
Niesamowity wyczyn Tomasa Dietharta do dziś pozostaje jedną z największych niespodzianek w historii turnieju czterech skoczni. Równie zaskakujące jest jednak to, co wydarzyło się z karierą Austriaka w kolejnych latach. Zaraz po turnieju jego forma uległa pogorszeniu. Do końca sezonu zaledwie 5 razy udawało mu się wchodzić do czołowej dziesiątki konkursów, nie stając przy tym ani razu na podium. Kolejny sezon okazał się ogromnym rozczarowaniem, ponieważ w większości konkursów nie wchodził nawet do drugiej serii, natomiast ani razu nie dostał się do czołowej dziesiątki. Najlepszy występ zanotował w Kuopio, gdzie był 14. Sezon 2015-16 był jeszcze zdecydowanie gorszy, ponieważ niemal w całości spędzony w Pucharze Kontynentalnym i to ze słabymi wynikami. W ramach Pucharu Świata dostał powołanie jedynie na zawody w Bischofshofen, gdzie nie przebrnął nawet kwalifikacji. Był to również jego ostatni występ wśród elity skoczków. Sezony 2016-17 oraz 2017-18 były tylko pogłębieniem jego i tak fatalnej formy. Dyspozycja Austriaka była tak słaba, że nie powołano go nawet na zawody Pucharu Kontynentalnego. Oba wymienione sezony Diethardt spędził w zawodach rangi FISCUP. W kwietniu 2018 roku, w wieku zaledwie 25 lat, poinformował o zakończeniu sportowej kariery. Warto wspomnieć, że przyczyniły się do tego również dwa groźne upadki, odniesione w latach 2016 i 2017, które niosły za sobą wiele obrażeń i z pewnością także obciążeń psychicznych. Kariera Tomasa Diethardta była wyjątkowo krótka, natomiast chwile spędzone przez niego w ścisłej światowej elicie obejmowały tak naprawdę zaledwie kilka miesięcy. Zwycięstwo w turnieju czterech skoczni pozostanie jednak wspaniałym wspomnieniem, do którego bohater dzisiejszego filmu z całą pewnością będzie często powracał. A jak wy wspominacie 62. turniej czterech skoczni oraz sensacyjne zwycięstwo Tomasa Diethardta? Swoją opinią możecie podzielić się w komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.